Onet Audio. Cześć, nazywam się Oliwia Bosomtwę. Co tydzień na profilu noise.pl na Instagramie prowadzę z gośćmi rozmowy na żywo. Rozmawiam o rzeczywistości wokół nas, co tydzień z inną osobą. Za chwilę usłyszysz zapis jednego z takich spotkań. To jest podcast Noise Live. Cześć. 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 Dzień dobry, 19.01. Zaczynamy prawie punktualnie. Ja się nazywam Oliwia Bosomtwo, jestem redaktorką naczelną portalu Noise. Witam serdecznie na moim live'ie. Pochwalę się tutaj, że mam taki nowy kadr dopasowany przez nasz wspaniały zespół socialowy. W końcu jestem oświetlona i prawdopodobnie tym razem nie będzie spadał mi telefon ze statywu, co wydarzało się na poprzednich live'ach. Moją gościnią jest Magda Miller. Witaj, cześć. Na Instagramie znana jako Paying. Dobrze czytam? Bardzo dobrze. Jako jedna z niewielu. Yes. I cóż, dzisiejszy live będzie o cenach nieruchomości, bo tak zagłosowała nasza publiczność Magdy i nasza Noizowa. Przypominam, że formuła live'ów jest taka, że wybieracie wcześniej z trzech tematów ten, o którym powinniśmy porozmawiać. Ceny nieruchomości, czy przekonają nas, że nie zawsze własne się opłaca. Czy to jest prawda, że nas nie słychać? Ktoś tutaj pisze, że nie działa dźwięk. Nie, mam wszystko na maksa, wszystko jest odhaczone. To chyba problem w czyimś telefonie. Możecie napisać, jakby coś miało nie działać, ale... Lepiej się dołączają. Już, więc... Dobra. No właśnie, ceny nieruchomości. Ja zawsze staram się zrobić sobie jakiś taki, znaleźć sobie jakiś dobry cytat, który, od którego można zacząć. I tym razem też mi się udało. Otóż czytałam sobie tekst z wczoraj w Gazecie Wyborczej Biznes. Ireneusz Sudak w felietonie o tej decyzji, że teraz będą kredyty 0% w ramach tego programu zamiast 2%, pisze tak. Politycy, jak widać, nie tylko w Polsce, mogą chcieć ułatwić zakupy mieszkań i likwidować wprowadzone nie tak dawno bezpieczniki, ale to do instytucji finansowych należy ostatnie słowo w sprawie udzielania kredytów. W tym kontekście wiele osób może się rozczarować, bo kredyt bez wkładu własnego zaczął być utożsamiany z prawem do kredytu, a to ciągle jest jedynie ryzykowny produkt finansowy. Koniec cytatu. I mi się to ostatnie zdanie zwłaszcza spodobało i tak sobie pomyślałam, że trochę w ostatnim czasie zamieniliśmy to pozytywne moim zdaniem hasło, że mieszkanie powinno być prawem, a nie towarem, w hasło, że kredyt powinien być prawem, już nie samo mieszkanie, a to chyba dlatego, że sobie bardzo w Polsce utożsamiliśmy jedno i drugie, prawda? Czyli w zasadzie jak ktoś myśli o własnym mieszkaniu, to w ogóle... Czy w ogóle o mieszkaniu jako o docelowym rozwiązaniu, to od razu myśli o kredycie i po prostu zastanawia się, czy mnie stać, czy nie, dadzą, nie dadzą, jakie ma perspektywy zawodowe. Co ty o tym myślisz? Tak, no wiesz, psychologowie zaczynają odpowiedź na każde pytanie od słownego to zależy. I tutaj też bym od tego zaczęła, bo właśnie tego to zależy, bo pytanie jakby o kogo pytamy w momencie gdzieś tam mówienia o tych kredytach, nie? Bo jak sobie popatrzymy gdzieś na statystyki, no to jednak dalej dużą część stanowią zakupy za gotówkę, czyli te niekredytowane. Natomiast no jeżeli gdzieś my sobie rozmawiamy o tych mieszkaniach i o ich cenach, to najczęściej rozmawiamy w gronie no jednak naszych rówieśników, którzy w ogóle nie mają takiej opcji zakupu bez kredytu, no bo jako, nie wiem, powiedzmy pokolenie obecnych 30-latków nie jesteśmy w stanie uzyskać takiej kwoty.
Statystycznie, no pewnie jakieś tam wyjątki się zdarzają, no, ale jednak statystyczna osoba no jednak musi się zakredytować i właściwie dobrym tutaj hasłem mogłoby być taka rozmowa, którą miałam, nie wiem, 2-3 lata temu, która właśnie była tytułem było nie odziedziczę i nie stać mnie na kredyt. Nie? To właśnie pokazywało, jakby jakie są dwie najważniejsze drogi możliwości zakupu nieruchomości. Ja bym to jeszcze tak ironicznie dodała, że moich starych nie stać na wkład własny, nie? No bo to jest, jeszcze jest jakby podkategoria, prawda? Ja mam, przepraszam za taką małą dygresję, ale mam takie wrażenie, że takim niewypowiedzianym jakby na głos, oczywiście nie na myśli kuluary, tylko jakieś takie polityczne podejście do tego tematu mieszkaniowego, czy takie rozmowy ekspertów, aspektem tego brania kredytów jest to, że w zasadzie poza osobami, które bardzo no mają jednak ten cel i rzeczywiście zaciskają pasa i sobie bardzo wiele rzeczy odmawiają, no to tak naprawdę wzięcie kredytu przed 30 jest uwarunkowane wkładem własnym od rodziców, tudzież jakiejś innej grupy rodzinnej czy bliskich osób, które te pieniądze mogą podarować, te kilkadziesiąt tysięcy albo kilkaset już teraz bardziej, jak chodzi o duże miasta w Polsce na start. I to jest takie trochę, nikt tego nie mówi, mam na myśli takie artykuły i rozmowy, w których różni eksperci ze strony banków tłumaczą, że wkład własny jest jakby zabezpieczeniem możliwości oszczędzania jakby tej osoby. I ja trochę tego nie kupuję. Ja przyjmuję, że to jest zabezpieczenie dla banku, bo jakby wiem w jaki sposób działają banki, ale to bardzo rzadko mówi o zdolności oszczędzania osób, które ubiegają się o kredyt, raczej o zdolności akumulacji pieniędzy w rodzinie. Tak, tak, nie no, jakby ogólnie, wiesz, jakby kredytowanie, czy to na mieszkanie, czy na, nie wiem, branie czegoś na raty, no jest dość specyficznym wymysłem, jak sobie tak pomyślimy o tym. I pamiętam, że oglądałam jakiś taki dokument na Voxie, ten taki na YouTubie, nie wiem czy znacie, ale jest taki kanał Vox pisany przez V i oni mają takie fajne, krótkie dokumenty animowane, piękne są. I właśnie tam gdzieś opowiadali o tym i gdzieś o możliwości kredytowania i takiego dostępnego kredytu, nie powiedzmy gdzieś tam na firmę, czy tam nie wiem, szlachecko-mieszczańskiego, nie wiem, tylko takiego dostępnego. No i jakby pokazywali, jaka to jest pewna abstrakcja, nie? Że jakby kupujesz coś, na co cię nie stać, tak? Czyli jakby użytkujesz rzecz na przykład na raty, albo masz jakiś właśnie jakby pożyczone te pieniądze, które nie są twoje, które jakby musisz oddawać. I tutaj w tym wypadku, no mieszkanie też nie jest twoje, mieszkanie jest banku. No właśnie wkład własny jest czymś, co no może być owszem pokazaniem tej oszczędności, no ale jednak jest raczej częścią tego mechanizmu takiego generalnie zakredytowywania się i ustalania sobie rzeczywistości na 30 lat do przodu, co jest dość abstrakcyjne, zwłaszcza jeżeli myślimy o tym, że no, jesteśmy tym pokoleniem powiedzmy tych 30-latków i jak myślimy sobie o naszej młodości, no to przecież to było strasznie dawno temu i w ogóle kiedy lata 90, to w ogóle inny świat, nie? A teraz dokładnie tyle samo musisz jakby do przodu sobie dodać, czyli też będzie zupełnie inny świat, nie? W którym nie wiadomo co będzie i dopiero wtedy twoje mieszkanie będzie twoje, nie? No tak, ale mam wrażenie, że w tych takich rozmowach, które są po prostu między ludźmi, to rzadko ktoś o tym tak myśli. No, tak naprawdę jest takie, nie. Że jak już podpisaliśmy ten kredyt, udało się z tym wkładem własnym, no to już jest nasze. W ogóle w zasadzie
Wszystkie mieszkania kredytowe są postrzegane jako mieszkania należące do, no, do tych osób, które ten kredyt spłacają i w tym sensie są uważane jako też jakby gorsza opcja niż mieszkania na wynajem, no bo jakby wszyscy są zawsze przekonani, że do tej własności dojdą, to znaczy jakby w ogóle nie biorą pod uwagę, że nie. Mimo tego, że mamy przecież przykłady z nieodległej przeszłości, chociażby frankowiczów, którzy bardzo często musieli się tych mieszkań pozbyć w międzyczasie. Teraz jakby trochę się wykładnia zmieniła, jakby są te odszkodowania i coś tam oni odzyskują, no ale są biografie, są sytuacje, w których przez kilka lat pomiędzy początkiem kryzysu a tym orzekaniem, które mamy teraz, ludzie po prostu sprzedawali te mieszkania, które wzięli, bo zwyczajnie nie było ich stać już na ich utrzymanie. Ale to się jakoś nie przebija do tej naszej świadomości własności. Czy ty też masz takie wrażenie? Tak, tak, jak najbardziej. I właściwie no, tak jak rozpoczęłaś tą rozmowę, że ten kredyt jest taką naturalną rzeczą, tak? Że jeżeli się starasz o mieszkanie, to naturalną rzeczą jest staranie się o kredyt, tak? Jeżeli pamiętam, że ja miałam jakąś taką historię, jakoś miałam kartę kredytową i ona się jakoś tam kończyła i ja myślałam, że już mi się tam nic nie nalicza, zostawiłam to konto, okazało się, że mimo, że nie mam karty, to i tak mi się nalicza i dzwoniła pani z banku i mówi, że no tam jest do spłaty, no nie wiem, załóżmy 15 zł, tak, i rosną od tego odsetki, no i niby to jest głupstwo, dosłownie tak mówi, no i wiem, że to nie są duże kwoty, ale niech pani to spłaci, bo będzie pani mieć w historii kredytowej, nie, brak spłaty i tam już będzie pani, nie wiem, na możliwość ograniczenia jakiejś hipoteki, nie, w sensie w konkursie na kredyt hipoteczny już bym miała jakiegoś tam minusa, nie. Nie? Więc no jakby na tyle to jest zakodowane jako ta rzeczywistość, nie? Że po prostu jakaś tam historia, gdzieś drobnostka już może gdzieś tam wpłynąć, bo to jest jedyna możliwość tak naprawdę mieszkania, nie? W obecnym świecie. No tak, ale ja bym tak, bo ja myślę, że ten temat tych cen będzie cały czas gdzieś do nas wracał. Trochę bym chciała odbić w kierunku tych nieruchomości i też jakby tego, czym ty się zajmujesz na profilu, no bo mam wrażenie, że Paing jest trochę o uczeniu nas wszystkich jakby projektowania przestrzeni do życia, prawda? To jakby to jest o tym, co jest dobre, co jest złe, jakby dlaczego czasami nie zwracamy uwagi na te złe rzeczy. Ty nas w tym wszystkim edukujesz. Ja sobie zawsze w kontekście cen właśnie nieruchomości, a jednocześnie przekonania o opłacalności, myślę o tym, co my za te pieniądze dostajemy w obecnej polskiej rzeczywistości. I no, mnie to przeraża, ponieważ mam wrażenie, że głównie kupujemy źle zlokalizowane, źle zaprojektowane mieszkania z dość krótkim terminem przydatności, w tym sensie, że nie mówię teraz oczywiście o nieruchomościach klasy premium, które z racji tego, że są premium, są właśnie kupowane za gotówkę, tylko mówię o tym takim środku, który jest najbardziej dostępny. No to często są rzeczy, które już po kilku latach zaczynają, albo nawet czasami w momencie odbioru kluczy, ujawniać swoje wady, czyli jakbyś tam źle policzone natężenie w ścianach, albo takie osiedla, w których no właśnie ze względu na ten deweloper pośpiech i zieleń jest niezagospodarowana, niewiele wskazuje na to, że zostanie, jakby już w ogóle nie mówiąc o kwestiach urbanistycznych i położeniu tych osiedli względem tych ośrodków miejskich, z których pochodzą kredytobiorcy. Ale my to wciąż kupujemy, chociaż te ceny rosną i ta jakość nieruchomości, jak tutaj ktoś w komentarzu zgrabnie zauważył, spada, wręcz dodałabym, że spada proporcjonalnie do wzrostu cen czasami. Jak to jest, że się daliśmy w to wkręcić? Jak to jest, że tak nie zwracamy uwagi na to, co kupujemy? Jeszcze do tego można dodać aspekt powierzchni tych mieszkań i tego, w jaki sposób ona odpowiada potrzebom ludzi, którzy się tam sprowadzają, na przykład rodzin. No, to jest bardzo ciekawy temat i dość też wydaje mi się złożony i najprościej mówiąc, to tutaj są dwa wątki pod tytułem
Pierwszy wątek, czyli monopol deweloperów tak naprawdę w momencie, jeżeli mówimy o budowaniu mieszkań, no po prostu bloków, tak, czy to nawet domów, ale szeregowych, czy tam jako osiedle, ogólnie powiedzmy osiedli, monopol deweloperów budujących osiedla. A druga rzecz to jest jakby brak regulacji względem tego, co z tym mieszkaniem możesz zrobić. No bo tak, pierwszy wątek możemy powiedzieć w ten sposób, że no ktokolwiek o ekonomii gdzieś tam wie, no to pewnie gdzieś słyszał, że no nie powinno być monopolu na nic. Tak naprawdę jakby konkurencja jest tym, co w jakiś sposób sprawia, że no jest ta gra cen i tutaj akurat jest to o tyle ciekawe, że zazwyczaj się to mówi w kontekście państwa, że państwo nie powinno mieć gdzieś tam monopolu, prawda, wolny rynek i tak dalej, a tutaj właśnie to deweloperzy mają ten jakby cały monopol i żaden organ nie jest w stanie de facto jakoś konkurować, no bo nie budujemy społecznie, nie budujemy w żaden taki sposób państwowo-gminny takich nieruchomości, które mogłyby w jakiś sposób stać się wentylem dla tego, co się wytwarza w tym rynku deweloperskim. A druga rzecz związana jakby z tym brakiem tych regulacji, no to jest to, że właśnie mówi się o tym, że tych mieszkań brakuje, że są mieszkania trudno dostępne i w momencie, jak sobie, nie wiem, przeliczymy ilość gospodarstw domowych i ilość mieszkań, no to okaże się, to zrobiła Agata Twardoch w swojej książce System do mieszkania, polecam, jeżeli nie czytaliście, no to okaże się, że tak naprawdę tych mieszkań nie brakuje. I one są, tylko są nie tak jak nieprawidłowo rozdystrybuowane i ta największa piątka, czyli największe miasta w Polsce, na czele z po prostu jeszcze dwa kroki przodu Warszawą, są tymi miastami, które przyciągają ludzi i w których ludzie się chcą osiedlać. Natomiast to, co jest na obrzeżach województw, zwłaszcza w tych miastach, w których dawniej były jakieś zakłady przemysłowe, no to wtedy okaże się, że z tamtych rejonów ludności ubywa. Tego nie zobaczymy w danych meldunkowych, to raczej jest liczone na przykład w zużyciach wody albo zużyciach prądu. Jak bardzo jest ta ilość, ta chłonność miast największych, jest taka nierównowaga między tymi miastami, które się wyludniają. I tutaj jest ten problem, tak? I tu też Polska może nie jest jeszcze w najgorszej sytuacji, bo nie wiem, takie Węgry mają tylko stolicę, nie? I jakby nic więcej. My mamy jednak tą piątkę, gdzie to się jakoś tam rozkłada. I w przeciągu tych 30 lat transformacji i tego, jak właśnie sobie gdzieś przeszliśmy do tego wolnego rynku, jakby nie zdaliśmy sobie sprawy, że w międzyczasie wraz ze wzrostem nieruchomości pojawi się ten problem, że ludzie te mieszkania będą kupować właśnie jako kapitał, jako jakieś zabezpieczenie swoich pieniędzy, no bo lokaty nie są tak dobre, tak dobrze oprocentowane jak nieruchomości. Na giełdzie się nie znamy, w nic innego właściwie nie potrafimy gdzieś tam inwestować, tak statystycznie. No i oczywiście no, mamy jakichś tam graczy takich większych, którzy się tym zajmują, no ale jeżeli sobie powiedzmy
nie wiem, będziemy na jakimś weselu i powiemy sobie, posłuchamy sobie, nie wiem, dwóch wujków, którzy jeden powie, że ma pół bańki do zainwestowania, co z tym zrobić, no to wiadomo, że kupi jakąś tam albo kawalerkę, albo jakieś tam mieszkanie i po prostu zrobi z tego mieszkanie na wynajem, nie? I to zostało, jakby nie zostało w żaden sposób nigdzie po drodze uregulowane, poza jakimiś, prawda, zmianami typu, nie wiem, ryczałt, gdzieś jakby szukanie tego zmiany gdzieś tam w możliwości odpisywania tego od podatku, to jakby się wydarzyło, tak? Ale jakby fakt, że naturalną koleją rzeczy, jeżeli masz jakieś pieniądze duże do zainwestowania, jest kupienie mieszkania, to jakby w żaden sposób nie zostało gdzieś tam zakwestionowane. I dopiero teraz nasze pokolenie gdzieś jakby budzi się z ręką w nocniku właśnie, mówiąc jakby, hej, no jest problem, tak? Bo jeżeli sobie popatrzymy na statystyki tego, jak mieszkamy, no to w Europie no jesteśmy w ogonie jednak, bo okazuje się, że mieszkamy w przeludnionych mieszkaniach, bo właśnie kawalerka tak jest już przeludnionym mieszkaniem, nie? I no, i w ten sposób trochę nagromadziło nam się właśnie tych procesów, które nie są jakoś uregulowane. O. Nie, no to zdecydowanie. Zastanawiam się tylko, czy to jest też tak, bo w zasadzie dla mnie to jest trochę temat tej właśnie dzisiejszej rozmowy, że tak nisko liczymy sobie wartość tej przestrzeni, która się znajduje bezpośrednio nas i tę jakość życia, a tak wysoko postrzegamy to zupełnie wirtualne i na piasku budowane bezpieczeństwo kredytu i tą wizję, że to jednak będzie ta własność, którą będziemy mogli jakoś albo spieniężyć, albo przekazać dzieciom, albo coś, że koniec końców ta wizja przekonuje nas bardziej niż no, czas, który spędzamy na co dzień, prawda? Czyli jakby finalnie lądujemy w za małym mieszkaniu, kiepskiej jakości, źle postawionym w kontekście źródeł światła, ciągów powietrznych, prawda? No jest masa takich analiz, pamiętam nawet u ciebie, albo w ogóle ustawności, pamiętam takie storiesy, jak pokazywałaś, no jak na rzutach się oszukuje osoby, które słabo znają się na architekturze, nawet wstawiając te rysunki z takimi pomniejszonymi meblami, które tak naprawdę prawie nie ma w sklepach takich kanap, ale ludzie na to patrzą i nie myślą, a potem się dziwią, że nie są w stanie niczego w tym mieszkaniu ustawić. To wszystko nie ma znaczenia, wciąż kupujemy i teraz nie mówię o tych, którzy flipują albo inwestują te właśnie przysłowiowe półbańki, tylko o tych ludziach, którzy mają straszne, jakby muszą zrobić wysiłek finansowy i w ogóle wysiłek ogólnożyciowy, a dostają w efekcie coś, co kompletnie nie spełnia ich potrzeb i jakby dają się temu przekonać, jak właśnie przez tę wizję, że to kiedyś będzie ich i że będą to mogli albo sprzedać z zyskiem, albo przekazać dalej, no nie? Jakby te regulacje to jest jakaś część, ale w tym mam wrażenie, że jest też dużo takiej psychologii pomieszanej z chyba z przywyknięciem do przeludnienia. My po prostu chyba jesteśmy przyzwyczajeni do niskich warunków mieszkania i dlatego wybierając później w dorosłym życiu, to jest dla nas okej, że one się tak naprawdę nie polepszają. Tak jak chodzi o te takie duże, składowe, no bo wiadomo, nie wiem, mamy nowsze meble, więc jest jakoś milej niż w starym, zakurzonym mieszkaniu, ale to nie jest takie rzeczywiste, jakościowe polepszenie, właśnie te dane, o których mówisz, w sensie metrażu przypadającego na osobę, w sensie lokalizacji, dostępu do terenów zielonych, oświetlenia, infrastruktury i tak dalej. Tak, no właśnie to wynika z tego, po pierwsze, że tych mieszkań jakby nie ma, może tak, nie są dostępne w tej największej piątce, nie? Gdzie byśmy chcieli mieszkać. No i jeżeli już coś znajdujemy, bo to ja to sobie tak wyobrażam jako taki, wiesz, dwa zbiory, nie? Które się pokrywają, albo i nie. W jednym zbiorze masz dostępne jakby mieszkania, które są do kupienia, w drugim masz swój worek z pieniędzmi, czy tam kredyt, nie? I to się tak musi
zazębić, żeby coś tutaj się spasowało. No i to, co tutaj się jest w środku, ani nie odpowiada naszym potrzebom, ani nie będziemy tam gdzieś zadowoleni z tego. Natomiast jest coś takiego, że no jednak przekonujesz się, że no dobra, nie będzie tak źle, przecież ludzie mają gorzej, tak? I nawet może jeżeli, wiesz, ty chcesz jakoś mieszkać dobrze, bo jesteś świadoma tego, ile chcesz mieć pokoi, no to prędzej czy później usłyszysz albo od swojej rodziny, albo od jakichś znajomych komentarz, że pewnie ci się w dupie poprzewracało po prostu z tego dobrobytu, tak? Że w ogóle... No tak, co tam narzekasz, Anielka, czy tam Maryśka, jak przecież możesz sobie wziąć kredyt, będziesz mieć swoje własne. Co ty tam myślisz, że co, że będziesz mieć 10 pokoi? Dokładnie, pałace byś chciała i tak dalej, nie? Więc zresztą nawet jak ja wrzucałam jakiś post na ten temat, to takie komentarze się pojawiały, że tam nie wiem... My mieszkaliśmy z rodzeństwem w trójkę w pokoju i jakoś daliśmy radę. A, nie? No to jest ta słynna pasa, nie? Tak, tak mieszkaliśmy w jeziorze, tak. Żywiliśmy się, już tam nie pamiętam czym, ale... No, więc to jest to mniej więcej. No i właśnie trochę jest tak, jak Springer pisał, że nie myśl, że jesteś lepszy od innych, tak? Jakby w tym negatywnym spojrzeniu takim, że nie możesz mieć lepiej niż ja. Mm-hmm. I to też wydaje mi się, że tutaj wchodzi. A druga sprawa jest taka, bo ja czasami gdzieś tam rozmawiam z tymi deweloperami i na przykład jest to na jakichś albo debatach, albo jakichś spotkaniach. No i ostatnio właśnie tak było, że na jakimś spotkaniu padło hasło, że właśnie od deweloperów, że no tak, no ale jest tak, że ludzie tak na tych deweloperów narzekają do momentu, aż kupią mieszkanie. Ale jak kupią, nie, to wszystko super, nie, to jest okej, okay, nie? Że jakby okazuje się, że jednak tak źle nie budujemy. I pamiętam, jak powiedziałam jakby do tej osoby, że no ale to jakby działa ten mechanizm psychologiczny. I to jest uczucie wstydu, tak? Że jakby coś tobie nie odpowiada i wstydzisz się swojej decyzji, wstydzisz się, jesteś rozczarowana. To są negatywne emocje i tego jakby się no nie mówi do innych osób. Jakbyśmy zrobili nie ankietę wśród mieszkańców, jakby od dewelopera pytając mieszkańców, tylko zrobilibyśmy, nie wiem, przeskanowalibyśmy maile do wspólnoty, do zarządu wspólnoty, no to tam by było mnóstwo rzeczy, albo nie wiem, komentarze na grupkach na Facebooku, tak? Tam się po prostu wylewają problemy. Ja raz rozmawiałam o takim właśnie projekcie badawczym, który chyba w ogóle jeszcze trwa, no właśnie badającym też jakościowo w długiej skali decyzje związane z nieruchomościami, z migracjami właśnie na te niezagospodarowane przedmieścia, na te osiedla łanowe i oni właśnie tropili tam to, o czym ty mówisz, czyli te momenty, w których badany jest już na tyle długo badany i ma z tym badaczem no jakby relacje, że jakby zaczyna ujawniać, że to wszystko nie jest takie idealne. I właśnie tam w tej rozmowie oni nam tłumaczyli, że przez to, że to jest tak duży wysiłek finansowy, to tak jak mówisz, jakby, że to już nawet nie chodzi o wstyd taki wobec jakby innych osób, tylko że my w ogóle jako ludzie mamy wdrukowany taki mechanizm, że nie możemy sami sobie kwestionować tak dużej decyzji, nie? No bo to by zaczęło, że sami z siebie trochę jakby musielibyśmy przyznać sami przed sobą, że zrobiliśmy źle, no nie? I więc to wydaje mi się, że to może z czasem, jak będzie więcej takich badań i z tego się zrobi jakaś taka dyskusja, to zacznie wychodzić. Natomiast jak tak mówisz, ja sobie tutaj też notuję pytania, które padają w trakcie i zaraz do tego nawiążę. Ja chciałam nawiązać jeszcze do jednej kwestii, o której wspomniałaś, czyli
No, o tym podaż versus popyt w tych jakby w tej wielkiej piątce, w sensie w dużych polskich miastach. Czytałam ostatnio takie badania na najmłodszej generacji dorosłych, czyli na osobach między 18 a 25 rokiem życia. I tam była bardzo duża grupa ludzi, którzy po pierwsze mieszkają jakby nadal w małych miastach i wsiach, oraz grupa osób, które albo nie wyjechały do dużego miasta ze względu na pandemię i rosnące koszty życia w tych miastach, albo wróciły, dlatego że te warunki oferowane zawodowo jakby właśnie nie licowały z siłą jakby nabywczą tych pieniędzy w kontekście mieszkaniowym i zwyczajnie bardziej im się opłaca mieszkać dalej z rodzicami. No i ja się zastanawiam, czy tym, to trochę takie wróżenie z fusów, ale co myślisz o tym zjawisku pod tym kątem, że no trochę nam się zmieniło podejście do pracy w pandemii. Teraz mam wrażenie, że w praktyce ta ustawa o pracy zdalnej, która miała polepszać, to trochę jest odwrotny ma skutek, bo dużo firm tak naprawdę z powrotem przywraca pracowników do pracy w biurach, żeby mniej wprowadzać różnych regulacji. Natomiast czy myślisz, że to w jakiejś dalszej, dłuższej perspektywie, kiedy to ta najmłodsza grupa, która teraz ma mniej niż 25 lat, więc pewnie jeszcze w większości tych kredytów i o tych mieszkaniach jakichś bardziej docelowych jeszcze nie myśli, kiedy wejdzie w tę drugą fazę, czyli właśnie być około 30, na przykład nie będzie aż tak ciągnąć do tej wielkiej piątki i jakby ta siła przyciągania tych dużych miast chociaż trochę spadnie? To jest dobre pytanie, na które chyba ciężko jest odpowiedzieć tak jednoznacznie, bo z jednej strony no to najmłodsze pokolenie jednak mówi się, że oni w ogóle nie będą chcieli gdzieś na własność mieszkać, że to jest to pokolenie wynajmu i pewnie do ich czasu już gdzieś nam już wejdą takie ustrukturyzowane najmy prywatne, które będą miały po prostu trochę lepsze warunki niż najem taki zwykły. Mamy też procesy globalizacyjne, więc na przykład szukamy pracy na całym świecie, a nie tylko w naszych miastach. No tylko, że jednak jest to jakiś wycinek tak naprawdę wszystkiego, nie? No bo jednak jest masa pracy, która nie jest w stanie być robiona zdalnie, a też będzie wykonywana przez osoby młodsze w pewnym momencie. W sensie i dodajmy, przepraszam, drobna uwaga, że bardzo często jest to praca, która bywa niżej opłacana. Oczywiście nie zawsze, ale chodzi mi o to, że wszelkie osoby, które pracują w takich podstawowych usługach, nie mogą tych usług wykonywać zdalnie, no mówiąc obrazowo, nikt tam zdalnie nie sprzeda chleba, zwłaszcza w no nie wszystko możemy jeszcze załatwić aplikacjami, chociaż kto wie, a nie mówiąc już o takich opiekuńczych usługach, prawda, jak pielęgniarstwo na przykład. Dokładnie. No a to też jest rynek, który się będzie bardzo rozwijał, bo jednak jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, więc właśnie. Więc tutaj jakby są takie czynniki, które gdzieś tam pokazują, ale no jednak jak sobie myślę o tym, jakby jak ja myślałam, jak miałam te 25 lat, albo może nawet mniej, bo myślę sobie, że to są pewnie takie osoby, na przykład, które się wybierają na studia, tak? No i co, już studia nie są zdalne, były, ale już nie są, więc te najlepsze uczelnie no jednak są w tych największych miastach. Ja pamiętam, jak wybierałam swoje studia i ja pochodzę z Krakowa i nie poszłam do Krakowa, tylko do Gliwic, to wszyscy moi znajomi byli po prostu w szoku, nie? Że jakby z Krakowa to można było tylko iść do Warszawy jakby na studia, a nie do Gliwic. I jak można w ogóle pójść na Śląsk, tak? No więc jeżeli na przykład takie myślenie się zmieni, no to pewnie tak, nie? Albo jakaś taka, nie wiem,
rosnąca różnorodność, ten indywidualizm, który na pewno już widać dziś w tych młodszych pokoleniach, no ale nie wydaje mi się, że... Finansowy? Czy nie myślisz, że właśnie ta rosnąca, rosnąca cena nieruchomości w dużych miastach i jakby rosnące koszty wynajmu, bo na razie trochę spowolniło, prawda? Tak. Tuż po wybuchu wojny w Ukrainie mieliśmy taki jakby pik, a teraz jakby jest, nie jest tak dobrze jak przed, ale jakby troszkę spadło. Jest do lipca tak naprawdę, bo w momencie, kiedy wejdą kredyty, to ceny... Tak. Będziemy mieli, wiadomo, efekt otwierania szampana u deweloperów. No, więc... Wchodzi rządowy program, najbardziej cieszą się deweloperzy. Dokładnie. Jakby opisany z... W kuluarach już się mówi, że no teraz są wstrzymywane mieszkania, żeby sprzedać je w lipcu, jakby nie o tyle taniej, tylko o tyle drożej. Tak, więc tak. No, niestety... No plus za te rządowe gwarancje, no bo kiedy mamy kredyt 0%, no to w ogóle jakby tak. W pewnym sensie to zabezpieczenie, chociaż to oczywiście zależy jak na to patrzeć. Natomiast chciałam Cię jeszcze tutaj zapytać o takie rzeczy, które nam podpowiadają nasi obserwujący. I tak... Jeden z oglądających zauważył wzrost kosztów materiałów, że jakby nawet głupie płyty z karkotu gipsu są dwukrotnie droższe, a ja pamiętam sprzed kilku miesięcy jakiś artykuł, w którym no właśnie ze strony deweloperów padały takie informacje, że oni często planując projekt, tak naprawdę nie są do końca w stanie przewidzieć cen stali, na etapie, w którym będą rzeczywiście tą stal kupować, bo ten wzrost cen, też pandemia, zerwane łańcuchy dostaw i, no i ogólnie ten klimat, w którym teraz jesteśmy, spowodowały tak radykalne podniesienie, typu, że one wzrastają i dwukrotnie, trzykrotnie, że coś, co kosztowało 2000, kosztuje teraz 5. Czy to też będzie cały czas rosło? No bo na razie rośnie, ale kiedyś musi się zatrzymać. I czy dalej będziemy właśnie w jakimś takim no klinczu? Bo też deweloperzy, już abstrahując od tego, że wiadomo, liczą zysk, bo są podmiotami prywatnymi i jakby ich celem jest powiększanie zysków, no to też jakby trochę poniżej pewnych cen też nie mogą schodzić, no dlatego, że muszą zakładać to ryzyko ich wzrostu. Tak, tak. No jakby tu na razie nie możemy raczej mówić o tym, że te ceny będą spadać, czy to materiałów budowlanych, czy samych mieszkań, no bo raz właśnie mówimy o tym, o lipcu i to, co się gdzieś tam wydarzy. Dwa, te materiały budowlane. Trzy, gdzieś tam Nowy Ład, o którym też jakoś wpływa nie bezpośrednio, a pośrednio, bo na przykład kredytowanie jakiejś firmy jest bardziej opłacalne, jeżeli ona ma te zielone inwestycje, nie? Ma gdzieś tam ograniczony... nie wiem, wytwarzanie dwutlenku węgla, policzone, ślad węglowy. Zrównoważony rozwój. Tak, szeroko rozumiany zrównoważony rozwój, natomiast jakby finalnie przekłada się to też na cenę, nie? No bo na przykład produkcja takiej stali, nie stali, tylko płyty OSB była dawniej jakby średnio zrównoważona, no to teraz będzie troszkę bardziej, nie? I to, żeby ona była troszkę bardziej, no to przez to jest droższa, nie? No i niestety jakby w tym kierunku zmierzamy. Znaczy niestety, bo też z kolei zrównoważone cele koniec końców gdzieś oznaczają jakieś trochę lepsze warunki naszego życia, oddychania i generalnie szanse na to, że przetrwamy, się nie ugotujemy. Dokładnie. Niestety... W kontekście cen chciałam tak powiedzieć, że tu pewnie się nie da powiedzieć, to by się przydało chyba takie bardziej, nie wiem, skandynawskie, duńskie podejście, które bardziej patrzy na dobro społeczeństwa niż na dobro jednostki i wtedy właśnie trochę lepiej się to gdzieś tam rozumie.
Jeszcze kolejną rzeczą jest to, że się zmieniają bodajże od 2024 roku warunki techniczne, czyli te przepisy, które mówią o budynkach i o tym, jakie są konieczne jakby warunki do spełnienia. Nie? No i tutaj do tej pory była zmiana w przegrodach cieplnych, chyba w 2021 roku, czyli tym, że mamy coraz, nie wiem, grubsze okna, coraz więcej tej izolacji, no i automatycznie coraz więcej płacimy, no to teraz będziemy jeszcze mieć OZE obowiązkowo na budynkach, no które też kosztuje, tak, to nie są rzeczy, które są darmowe. Więc ja bym nie wypatrywała spadku cen na razie, bo jakby złożyło się kilka czynników, które trochę po sobie następują, a my tak trochę działamy jak takim, wiecie, jak jest ten mem z tą wodą i taki plaster, nie? Więc trochę tak to jest i raczej tych spadku cen bym nie wpatrywała. No, myślę, że to też jest wyzwanie w kontekście oczekiwań wobec państwa, żeby zaczęło coś budować, bo to są duże inwestycje i to nie jest wybudowanie 10 stadionów, tylko jakby przekładając na poziom skomplikowania setek, tysięcy stadionów w każdym mieście i to, że te ceny materiałów jakby na rynku międzynarodowym rosną, to też jakby żadnego rządu, który by powstał w tym roku i który jakoś chce skonsumować ten wyborczy sukces, nie zachęci do tego, żeby inwestować w projekt mieszkaniowy, bo to jest w ogóle trudne, znaczy trudno jest zaczynać w tym momencie. Wspomniałaś o Skandynawii, jakby tam te programy mają jakieś utarte ścieżki od lat, więc to trochę nie jest jakby otwieranie nowego rozdziału, a przed nami byłoby otwarcie nowego rozdziału, gdyby rzeczywiście uruchomić projekt państwowego budownictwa na dużą skalę. I w tych warunkach finansowych, o których mówisz i przy tych założeniach, to w ogóle wydaje mi się karkołomne i no wręcz jakby niewykonalne, ale podczas jednego z live'ów bodajże z Miłoszem, tak mi się wydaje, to pojawił się taki wątek jakby przeznaczania w jakby inwestycjach, które tworzą deweloperzy po prostu mieszkań na cele komunalne, że to jest jakby stosunkowo łatwe rozwiązanie, które można wprowadzić po prostu prawnym zapisem, jakby nie wymaga to tworzenia przez państwo jakby infrastruktury administracyjnej do budowania, tylko po prostu daje jakby jakąś furtkę budynkom, które mogą jakby liczyć na jakieś ulgi, czy właśnie deweloperom, którzy tworzą bardzo duże osiedla, że fajnie, fajnie, będzie wam się lepiej budowało, będziecie taniej budować, albo damy wam działkę, jak w ramach tych czterech bloków, które stawiacie dla ludzi do kupienia na własność, kredyt, jeden blok postawicie z jakby czynszem regulowanym. Myślisz, że to jest w ogóle do zrobienia? Myślę, że do zrobienia jest, bo coś takiego działa w Anglii i tam jakby bada się procent potrzebnych tych mieszkań w danej dzielnicy. To jest po prostu wszystko wskaźnikowane. Mniej więcej to jest gdzieś tam 20% tych mieszkań. Przy czym znów, jak ja gdzieś rozmawiam o tym właśnie na jakichś takich debatach, to wskazuje, no to deweloperzy mówią, że oni jakby wiedzą, że znów trzeba będzie jakby podnieść cenę, żeby ten czynsz się jakby spłacił, ten regulowany czynsz się jakby spłacił, tak? Bo to są tak zwane mieszkania dostępne, czyli one nie są ani komunalne, ani socjalne, to jest powiedzmy coś w stylu TBS-u. I oni też wspominają o tym, że oni już wiedzą, że najprawdopodobniej to by było tak, że zazwyczaj to jest po prostu tam 20% mieszkań z bloku, tak? Jakby jest, no, powstaje blok i 20% to są jakby te mieszkania, które się oddają, to oni wiedzą, że to już będzie na pewno jakiś taki mały barak obok, nie, i coś tam. No i jakby jak ja słyszę coś takiego, to sobie myślę, że jakby gdzie my chcemy z takim mindsetem dojść, nie? Że tak naprawdę takie budowanie
bo żeby była jasność tutaj jakby w tym wszystkim, co by trzeba było zrobić, że to nie jest jakby jedna rzecz, którą my musimy zrobić, tylko musimy zrobić jakby masę rzeczy, która by działała na różnych ścieżkach i w różnych elementach tego procesu. Mam wrażenie, że jest tak, że jakby teraz jest ten pierwszy jakiś taki moment tego obudzenia się i powiedzmy, że wydaje mi się, że na przykład deweloperzy nie doceniali siły internetu i gdzieś takiego bulwersu społecznego, że myśleli, że te wszystkie takie patodeweloperki przejdą im tak naprawdę suchą stopą, chyba się tak mówi, nie wiem, ale tak mi się wydaje. Tak, że suchą stopą przejdą po patodeweloperce, że nikt się nie zorientuje i nie nagłośni tych wszystkich elementów niedogodnych. Dokładnie, nie? I w momencie, kiedy wiesz, no ja gdzieś udostępniam jakieś takie rzeczy, później powstaje konto patodeweloperki, nie? Które jest dedykowane temu. No, napisaliśmy taką liczbę artykułów, tutaj pozdrawiam serdecznie redaktora Bachowskiego, który przecież prowadzi swój ranking zestawień patodeweloperek co miesiąc. No. Więc to, wiesz, Łukasz Drozda, który napisał, wiesz, książkę na ten temat, jakby punktując też jakby procesy, które tam się gdzieś Tak, dzieją. polecamy, mamy rozmowę też z nim na Noise. Dokładnie. I książkę. I jakby to jakby oni się trochę zorientowali, że jakby okej, dobra, może nie można robić wszystkiego, nie? Jak potem w Szczecinie powstała ta sławna kawalerka 2,5 metra kwadratowego, taka pionowa z takim łóżkiem na jakiejś takiej antresoli, to magicznie po godzinie strona zniknęła, w ogóle nic się nie dało znaleźć, tylko były screeny, które zrobił ktoś wcześniej. Więc to jest coś, co jakby wskazało problem, nie? Teraz jest coraz więcej tych debat, gdzieś tam się rozmawia o tym. Widać, że, no, nie wiem, wchodzi ten kredyt 0%, który, no, jednak tych państwach, powiedzmy, zachodnich, gdzie mamy jakieś rozwiązania, on też jest elementem pomocy, tak? I to jest jakby rzecz, która gdzieś powinna być jakoś dostępna, ale to nie może być jedyna rzecz, tak? Jakby to nie może być jedyne narzędzie pomocowe. Najgorsze jest to, że wydaje mi się, że my nie mamy jakiejś takiej zaplanowanej ciągłości pewnych rozwiązań i jak zobaczymy, ile mieliśmy programów mieszkaniowych, które się skończyły i nie było jakby. Nie nam, że robimy aktualizację, dobra, to nie działało, to nie działało, to poprawiamy i prawda, wdrażamy, to po prostu jakby nowy program, nie? Znowu pisany od zera. Nie ma tutaj jakiegoś takiego szukania rozwiązań. Wiadomo, że teraz no, wszystko jest zrobione pod wybory, więc też na to trzeba patrzeć inaczej. I wydaje mi się, że właśnie. Na pewno musimy pomyśleć jednak o tym takim budowaniu przez gminy albo przez państwo ogólnie, oddawaniu tych 20%, o kredycie 0%, o dziś możliwościach najmu takiego właśnie regulowanego, który jest bezpieczny, który nie jest takim typowym najmem, prawda, od kogoś na jakiś czas, albo w ogóle bez żadnej umowy. I to musi być po prostu masa elementów, włącznie z edukacją, żeby to się naprawiło. Znaczy tak, no, ja myślę, że edukacja to jest kluczowa. To znaczy to rozwiązanie kredytów 0% w zasadzie kilka dni temu jakby przeprocesowane, bo przypomnijmy, najpierw miało być 2%, ale Senat zdecydował, że jednak to będzie 0%. To bez wątpienia jest też produkt roku wyborczego i trochę strategii takiej no, obliczonej na pozyskanie kolejnych grup wyborców. Wydaje mi się, że ten temat
To jest bardzo dobrze opracowany w filmie Big Short, bo tak powstały kredyty subprime i paczki, które są tam świetnie przedstawione i wyjaśnione. Jak ktoś nie oglądał filmu Big Short, to ja bardzo, bardzo, bardzo polecam, bo to w bardzo przystępny sposób robi taki szybki kurs z ekonomii i wyjaśnia, jak to się dzieje, że bańka mieszkaniowa rośnie i jak to jest, że takie, że w ogóle kredyt jest właśnie ryzykownym narzędziem finansowym, a nie jakby prawem, i że powinniśmy rozmawiać o mieszkaniach, a nie o coraz tańszych kredytach i o ich dostępności, więc to naprawdę świetna rzecz do obejrzenia. To tylko taka dygresja. Kolejny tutaj temat, który został zadany, to że mieszkanie na swoim, program, który był, a propos właśnie tego, co mówisz, też wiązał się z ograniczeniem metrażu, to znaczy tam były jakby bardzo, bardzo konkretne metraże. To trochę tak, jakby państwo sankcjonowało nasze przywiązanie do przeludnienia i pewnej byle jakości w przestrzeni. Nie chcę teraz skłamać, ale wydaje mi się, że ten metraż tam był ograniczony do 70 iluś metrów, tak? No to 70 iluś metrów oznacza, że tak naprawdę tak naprawdę każda rodzina, która ma więcej niż trójkę dzieci, już ma tak sobie, a na pewno nie w standardzie unijnym, jak chodzi wydaje o... Wydaje mi się, że to tam było chyba, znaczy na pewno tam były ograniczenia, ale one były, jakby te widełki były właśnie w zależności od ilości osób i teraz na pewno nie przypomnę sobie, jakie te widełki były i one gdzieś tam no, wynikały pewnie z tego, że no... możliwe, że ktoś by chciał jakoś, nie wiem, skorzystać z tego i, prawda, kupić sobie, nie wiem, 1000 metrów, nie? Czy coś w tym stylu. No tak, ale właśnie chodzi mi o to, że jest jakaś, coś jest pomiędzy, no nie? Jakby pomiędzy ograniczeniem do 70 metrów, a jakby kupowaniem pałacy i już żartobliwym programem Villa Plus, prawda? Tak. Jakby 70 i na przykład 100 albo 120 w przypadku jakby dużych rodzin, czy nawet 150, to jeszcze nie jest 500, nie? Tak, 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 nie, no jak najbardziej, no wiesz, tak jak mówię, no to jest, wiesz, program, który był i jakby tyle, nie, jakby nie było tam ewaluacji tego. Tak naprawdę, jak ja robiłam kiedyś zestawienie tych programów, to nie można się nawet doszukać jakby spójnej linii informacji względem tego na rządowych stronach, więc to też pokazuje może dostęp do informacji nawet, nie? Tak, ja tutaj tylko na szybko sprawdzam, bo było pytanie o film. Potwierdzam, nie pomyliłam się tytułu filmu, to Big Short, jest to film Adama McKaya z 2015 roku i opowiada o tym, jak to się stało, że mieliśmy kryzys, globalny kryzys finansowy. Świetna rzecz, już mam ochotę obejrzeć po raz trzeci, chociaż nie stawia nas z optymistycznymi wnioskami na przyszłość. I tak jeszcze zachęcę niezbyt optymistycznymi, jak chodzi właśnie o zrównoważony rozwój i problemy, które nas dalej czekają, być może większe, ale nie będę spoilerować, jak jest ostatnie zdanie na koniec filmu. Kolejne tutaj jeszcze pytanie trzecie, które sobie zanotowałam. Ja też jestem ciekawa, jak na to odpowiesz. Czy lepsze jest mniejsze, gorsze mieszkanie z mniejszym kredytem, czy większy dom lepszy z większym? To zależy. To zależy, bo no, jakby pytanie jest dla kogo, nie? Jeżeli kupuje się dom, bo jest przysłowie, co musi zrobić prawdziwy mężczyzna, w tym właśnie budować dom. Jakby kupujemy go tylko po to, żeby był, nie? I żeby na przykład dojeżdżać 1,5 godziny dziennie w jedną stronę do roboty, no to średnio, nie? I zwłaszcza jak później nam dochodzą koszty remontu tego domu,
czasu spędzonego, nie wiem, chociażby na sprzątaniu tego domu, ogrzewania, bo jednak to są no, niemałe koszty, no a jednak no, mniejsze mieszkanie, no to wiadomo, że jest jakby znowu metraż mniejszy, pytanie jakby dla kogo, nie? Jeżeli masz, nie wiem, piątkę dzieci, no to raczej wtedy pewnie większy metraż, pewnie nawet może jakimś kosztem, no ale ale jednak tak, nie? Niż, prawda, spanie w kuchni jeden na drugim. No to jakby musi nastąpić właśnie to takie zazębienie, nie? Jakby co jest na rynku, jakie są nasze potrzeby i bardzo jest istotne, naprawdę bardzo jest ważne, żeby sobie te nasze potrzeby dobrze zbadać, nie? Nasze, ale nie, nie wiem, naszej ciotki, naszej mamy, która nam gdzieś ten kredyt daje, tylko nasze, bo jeżeli wiemy, że nie wiem, jesteśmy osobą, która kocha ogrodnictwo, mamy pracę zdalną i możemy sobie w tym domu siedzieć i robić sobie w ogródku, no to jak najbardziej, nie? Ale jeżeli sobie żyjemy, prawda, wizją, że ten ogród jest, a nawet nie wiemy, nie wiem, jak hortensję się obcina, no to jakby trochę średnia, że wtedy następuje jakiś taki pewien rozjazd, bo może się okazać, że jednak żyjemy marzeniami i to nie swoimi. No tak, bez wątpienia, jakby najlepsze mieszkanie to takie, które jest dopasowane do naszych rzeczywistych potrzeb. Bo czasami może się okazać, że nas niestety nie stać na to, czego potrzebujemy i wtedy się właśnie zaczynają kompromisy. No dobrze, zostały nam 4 minuty. Ja bym cię teraz chciała naciągnąć na kilka takich pytań z krótkimi odpowiedziami, takimi jednym, dwoma zdaniami. Jak będą, jakby wyglądały mieszkania w Polsce twoich marzeń? No, byłyby dostępne po prostu, tak? Czyli pewnie byliby i deweloperzy, ale byłyby też mieszkania gminne i mieszkania z najmem długoterminowym, które dawałyby różne możliwości. Czy myślisz, że wzrost cen nieruchomości przekona nas do tego, że nie zawsze kredyt się opłaca? Na pewno. Teraz też z kolei za krótko. Mam to rozwinąć, nie, no, czy nie? Możesz rozwinąć, oczywiście. Tak, no jakby takie rzeczy jak na przykład frankowicze, albo teraz właśnie to, co się wydarzyło wraz ze wzrostem rat, to są po prostu takie wytrącenia z równowagi, nie? I wytrącenia z równowagi zawsze każą nam się zapytać, jakby w jakiej rzeczywistości żyjemy, nie? I w momencie, kiedy jest jakieś takie wytrącenie, no to każe nam się zapytać, czy to jest na pewno dobra droga, nie? Jeżeli chodzi o to, czy na przykład zakwestionujemy kredyt, no to wtedy jasne, że tak, no bo jakby okazuje się, że ta jedyna ścieżka sprawia, że bez niej lądujemy na bruku i to dosłownie lądujemy na bruku albo u kogoś, kto ewentualnie nam gdzieś jakoś to ten kont użyczy, nie? Ale jeżeli to jest rodzina, nie wiem, czteroosobowa, no to... No tak. No, nadchodzą też po frankowiczach, wiem, że chyba nadchodzi czas na wiborowiczów, prawda? Bo są duże grupy, które szykują, a chyba już niektóre zresztą są zgłoszone, pozwy zbiorowe przeciwko Wiborowi, który, no jak się tak rzeczywiście nad tym zastanowić, jest jakimś w ogóle trochę narzędziem nieadekwatnym do aktualnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, a mówiąc bardziej precyzyjnie, do po prostu rynku finansowego banków, ale mało kto się tak zagłębia i myślę, że nie wszyscy kredytobiorcy zastanawiają się, czym tak naprawdę jest WIBOR i dlaczego to działa w ten sposób, jak działa. Dokładnie. No dobrze, to takie ostatnie pytanie na koniec. Czy
Będziemy się coraz bardziej przekonywać do wynajmu i działać za tym, żeby właśnie ten wynajem był bardziej uregulowany, chodzi mi o taki nacisk społeczny i bardziej adekwatny do społecznych potrzeb. Tak, i myślę, że tego nie widać może na takim jakby u normalca takiego w codzienności, ale na przykład no, gdzieś w tym kręgu się bardzo o tym mówi, tak? I tym kręgu wokół nieruchomości bardzo się o tym mówi, nie? Że wchodzą teraz, czy mają wchodzić powoli już te najmy właśnie takie strukturyzowane przez firmy prywatne. Ale no, to jest kwestia czasu, kiedy to wejdzie, a zaraz potem powinno to być znakiem właśnie dla państwa, żeby tworzyć takie same odpowiedniki, tylko właśnie gdzieś tam społeczne. W takim znaczeniu, że po prostu ludzi nie stać na te kredyty, tak? Jedynym odpowiedzią jest najem. I ten jakby do tego najmu się w pewien sposób trzeba przekonywać z niechęcią, że tak powiem, nie? Że jakby no nie jest to opcja, która by była pierwszym wyborem, ale pewnie dla wielu osób nim pozostaje, no bo właśnie nie stać ich na kredyt, a nie wystoją swojego mieszkania komunalnego, nie? No tak, to w ogóle jest raczej przy aktualnym systemie spalona sprawa. Tym samym wybiła 20.01, godzina naszej rozmowy dobiega końca. Przypominam tylko, że live oczywiście będzie zapisany. Zawsze zapisujemy, także zachęcam także do odsłuchiwania, odtwarzania poprzednich. Bardzo się cieszę z naszej rozmowy. Moją gościnią była Magdalena Millert, znana na Instagramie jako Paing. Dzięki wielkie, bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że byliście z nami. Tak jest, do zobaczenia na kolejnym live. Podcast Noise Live.